Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro będzie bardzo gorąco i w wielu miejscach pojawią się burze. Prawdopodobnie ominą Mazury, Podlasie i Mazowsze. Nad Polską z zachodu na wschód będą się przemieszczać fronty atmosferyczne. To na nich utworzą się deszczowo-burzowe chmury. Z południa napłynie bardzo ciepłe powietrze. W nocy w pierwszych godzinach być może popada na południowych i południowo-wschodnich krańcach. Na Podkarpaciu zagrzmi. Poza tym będzie pogodnie, tylko gdzieniegdzie na północy, nad ranem i na krótko pojawią się mgły. Noc ciepła, miejscami na zachodzie i południu może być nawet 17 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie. Jutro sporo słońca, ale w miarę przemieszczania się frontów z zachodu do centrum będzie się chmurzyć, padać i pojawią się burze. Niektóre z ulewami, gradem i porywami wiatru do 80 km na godzinę. Do wieczora burzowe chmury prawdopodobnie dotrą do Wisły i obejmą południowe regiony. Uważajmy na bardzo groźne burze w Tatrach. Za to spokojnie powinno być na Podlasiu, Mazurach, aż po Mazowsze. Temperatura w centrum i na południu kraju wzrośnie nawet do 29 albo i 30 stopni. W poniedziałek od zachodu po centrum spokojnie i bez opadów. Poza tym przelotny deszcz, a na wschodzie i południowym wschodzie burze. We wtorek popada i zagrzmi prawie wszędzie, poza centralną Polską. Będzie gorąco i upalnie. Od środy już chłodniej i z każdym kolejnym dniem coraz mniej deszczu i burz. A w weekend od zachodu znów będzie się robić cieplej. Do zobaczenia.